Czołem czołgiści, w dzisiejszym odcinku zagramy plutonik z Menerem. Mener zdecydował się zagrać ciężką dyszką, więc do Mausa dobiorę setkę, puszczamy bitwę i czekamy na dobrą mapkę. Oby... Banko wszystkim. Oby było mało arty. Oj, otwarta mapa. I trzy arty, no to jesteśmy w dupie troszeczkę, ale... Będzie fantastyczna bitwa. Mener w klanie od niespełna 2 tygodni, więc jak w ogóle trafiłeś do klanu, bo szczerze powiem, że nawet nie wiem, jak trafiłeś do naszego klanu. Szczerze? No to Black Joker mi wysłał zaproszenie, w sumie napisał do mnie po bitwie, która pewnie mi wyszła, bo inaczej by nie napisał. No i stwierdziłem, że spróbuję, nie? Jak na razie jest fajnie, jest fajna atmosfera, są fajni ludzie, można się pośmiać. Widzicie, czyli Mener dał się złapać w siłę naszego rekrutera. Także jeżeli napisze do was któryś z naszych rekruterów... To mogę polecić klanu, tak wam powiem. No właśnie, krótko jesteś w klanie i jakie takie pierwsze wrażenia? No to tak jak mówię, no fajnie się z wami gra, super ludzie. Nie to co w innych klanach, bo już byłem w różnych, nie? Nie ma kłótni między sobą, zawsze to wszystko się bierze trochę... Jakby to powiedzieć, dla żartu, nie? Czasami tam wiadomo, trzeba się trochę spiąć i przestrzegać danych zasad, grać te wszystkie twierdze i tak dalej, no ale to raczej się po to idzie do klanu, nie? No właśnie, trzeba wiedzieć, kiedy można sobie poszartować, a kiedy trzeba na poważnie zagrać i troszkę dyscypliny też potrzeba, nawet w najróżniejszym klanie. Świeży nabytek, Maus. Pierwsze wrażenia z Mausa? Krowa nie do zarżnięcia. Nie no, wiesz, jak nie ma arty, to super bitwy wychodzą, a jak jest arta, no to zobaczycie, jak dostanę pierwsze 3 na wejście. No właśnie, kiedy skończę rosyjskie medy, też będę chciał wziąć się za Mausa, zrobić sobie... Też to jest jeden z tych czołgów, który ja powinien się mieć w garażu. Że krowa naprawdę fajna, jak dobrze skontujesz, to nie ma szans, że cię przebiją, tylko tam jest jeden mankament przy wieży, nie? Bo tam od prawo przy wieży wchodzi wszystko. Tylko wiadomo, no, z większych odległości, no to tak... Tak średnio, a poza tym ludzie nie wiedzą o tym, że tam jest ten weak spot. Znaczy, no słabe punkty, czyli między gąsienicami dół i policzki wieży. Tak. Lewa, prawa strona. Nawet dawniej w weak spotach, jak tworzyli te wszystkie siatki i tak dalej, mody, nie? To ludzie nie zaznaczali tego, że tam można Mausa przebić. Prawa flanka już padła, więc albo wracamy, albo przyciskamy tutaj tą lewą stronę. No mają dużo medów, dziesiątek to. Nawet widzę, nie dacie mi postrzelać. Tutaj trzeba ścisnąć, żeby oni też trochę się wrócili do obrony. Arta się jadzie przynajmniej. Kto będzie tym szczęśliwcem, który dostanie od Jadzi? Ja. Bo wyjadę na nią, może się nie wbije, nie? O, widzisz? O, super. To dobra. Są właśnie plusy Mausa. Nawet Jadzia czasami nie daje rady. Tylko żeby team się nie było teraz przycisnąć, jak Jadzia wystrzeliła. On kartofel. Mógłbyś cofnąć troszeczkę za mnie. Dobra, zaczekaj, ja przejmę od Jadzi, bo mam te 3 koła. Ładnie ci było, sypnęła. Trzeba ją spunktować teraz. No i Mausem też musimy grać agresywnie, no bo inaczej ludzie będą stali za nami i się patrzyli, nie, co my robimy. No dokładnie. Dobra, Jadzia weszła. Oj, tam już nie będzie komu zbić naszego kapa. No niestety, medy przewyższyły. Może jeszcze zdążymy coś postrzelać.
No niestety nie udało się wygrać bitwy. A że bitwa była szybka, polecimy jeszcze jedną. Słuchaj, większość ników graczy w klanie, jakie ma znaczenie, albo skąd pochodzi. A Mener, skąd się wzięło? Szczerze, to miał być login. Tylko jak zakładałem konto, to nie w tą rubrykę wpisałem nick. Aha, no to rzeczywiście. A nie chce mi się tego zmieniać już. Zaczęli ludzie mówić Menel, także chociaż wina marki Jabor z roku bieżącego nie piję tej, ale... No właśnie, jakoś łatwiej mówić Menel niż Mener. Dlatego tak w tak większości... Tak się zorientowałem, że wam wygodniej. No właśnie. No ale tak już mówisz, tyle lat to już się przyzwyczaiłem. Zresztą jakoś od razu weselej jest, jak się powie Menel. Polska. Witamy. Dobra, żaruwa już w tym miejscu. Udało im się jedne oczy zabrać. W sumie to znowu trzy arty są, trzeba uważać. Z magazynka tylko dwa strzały weszły. Trzy. Ładuję teraz. Jedna arta minus. Jakoś głupio wyjechała na nas. Dobra, już jestem załadowany. Nikogo tam nie ma, bo... Z prawej STI. Mogę tym medom z tym obiektem. Dwie pestki mi w sumie zostały. Mam nadzieję, że dobiję go. Podobna sytuacja jak na poprzedniej mapie, z tym, że tutaj teraz to my, nasz team, rozdaje karty. Ładuję. To jest właśnie syndrom ostatniej pestki na bacie. No mi brakło tam jednej pestki, żeby arty dobić. 10 HP zostało. A, wsadzę jeszcze jedną i zawsze tak się kończy, że... Ale to STI biernie gra, także... Pozdrawiam Cwaniak. Cwaniak, pozdrawiam ciebie. Twoje nauki poszły się jebać, jak widzisz. O, jeszcze fraga zrób i Ja będzie. sobie przeładuję. No sobie przeładuj, bo lepiej fraga zrobił. Aha, i nie możemy zginąć. Tutaj może być problem. Ojej, zapalił się. Bern! Niech cię... O! Proszę. Bardzo ładnie. Zaraz z dystansu może coś poklepiemy, żeby już nie zginąć. Tam chyba setka była, nie? Tak. O, przemieściła się. Także sam Wutek tam chyba został. Ja mam jeszcze dwie pestki. No jeszcze trzy.
Tylko nie wiem, czy zdążę dojechać. Napaleni jak pies na jeża. Przydałoby się wsadzić tą ostatnią pestkę z Imagine. I gitara. O, przyjemna bitwa. Że jak widać, czasem słońce, czasem deszcz. Zaraz zobaczymy, ile tam żeś nastukał. Niedużo, bo ja tam frag głównie za arty miałem. No ta, no. Jedna arta. Niżeś dorąbał, kurde, buteka. Dobra, dziękuję ci za bitwę. Spotkamy się pewnie jeszcze nie raz i nie dwa. No, dzięki. Dzięki, do usłyszenia. Jo.